Cześć, to ja, Marcel, dzisiaj jest kolejny odcinek. Nie vlog. Bo przez 20... challenge. Bo przez 24 godziny będę jadł tylko fast foody. A dokładnie z Maca, KFC, Burger Kinga i może jeszcze Speed. Cześć i zapraszam do oglądania. Ogólnie subskrybujcie kanał, łapkę w górę i do chwili, jak zawsze to mówię. No to 9 sztuk nuggetsów i jeszcze jakiś mały napój. Jeszcze mały napój. Godzina 14, challenge, czas za. Teraz ogólnie sobie porównamy, jak wygląda nugget z Burger Kinga. Znaczy nie jak wygląda, tylko jak smakuje, bo z Maca są przepyszne. Nie za zimne, nie za ciepłe. A w ogóle bardzo szybko to dostałem. 5 sztuk. Wydaje mi się, że może nawet troszeczkę lepiej wygląda, smakuje od Burger Kinga. Od Maca, ale dobra. Pepsi jako tylko słomka, a to jest do maksa. Słuchajcie, Pepsi wypita, nagle coś zjedzone. Jeszcze sobie troszeczkę zjadłem od Miłosza od fryteczek. Nie, tu miałem wrażenie, że frytka spadła. I teraz idę do, z Miłoszem do Media Marta, a potem do zoologicznego. Co ty chcesz kupić sobie? Jak chcesz zobaczyć Nintendo Switch. A ty? Ciąg dalszy nastąpi. Teraz jesteśmy w Blizzard, bo ja sobie ubrałam takie przefajne ubrania. Bo czekajcie, tutaj mam maseczkę. O, teraz trzeba pójść do windy, żeby pójść na dział męski i młodszych kids, czyli dzieci. Pyk. Ja już mam takie fajne ubranka, że mi już nawet czeka. I miałam sesję zdjęciową, tak to nazwę. Że robiłem sobie po prostu zdjęcie Miłosza telefonem i pokazywałam właśnie ubrania, bo ja nie brałam żadnych spodni czy takie tam, tylko bluzy, tam, chyba tylko bluzy i czapkę, która mi się bardzo podoba. Oskubany. Ale po ty, a co, a ty wszystko to bierzesz? I czapeczkę też. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale nie, no poczekaj, ale one są podobne do siebie, te wszystkie ubrania. Gdzieś te są. No kurtki są takie same. A bluzę mam niebieską i chcę taką, bo te bluzy mi się bardzo podobają. A to już wybrałeś, że to chcesz już? No, ale to wszystko przymierzałem. No, czapeczka mi się bardzo podoba. Wszystko przymierzałeś? No. Bo to wziąłeś 134 rozmiar. No. Za mały. Nie, nie ma innych, ale jest no, dobry. No nie będzie dobry. To przymierzałem. Ty przymierz. No okej. Okay. No i pokaż. No, jest dobra, tylko koszulka jest. Jak to jest możliwe, że 134, one za krótkie troszeczkę rękawy. No ale poczekaj, a tam to jest 134, a to jest 164. Weź to załóż teraz na to. No kurtka jest okej, okay, ale trochę za duża. No ale dobra, okej. Okay. Ale tutaj o to chodzi właśnie, że taka... No kurtka ci na dłużej starczy, dobra, ale tamto to ci jest za małe. Aha, czyli nie będę chciał po prostu tego, ale to, bo to jest też bardzo fajne, bo tutaj też wziąłem 152 cm, jest dobra. To się jest dobra, ale troszeczkę jest dłuższa. Idealnie, żeby, no żeby fajnie to po pierwsze wyglądało, ale w rękawach to tak nie widać. Dobra, a słuchaj, a tutaj to masz, nie lepiej wziąć na przykład, bo to jest ten sam model, wybrać jeden kolor. A wziąłem właśnie dwa. Specjalnie. No a nie lepiej jeden kolor? No ale jeśli ten się pobrudzi, to będzie ten, a jeśli ten się pobrudzi, to będzie ten. Szanowni Państwo. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już po zakupach. Jeszcze czekamy na mamę. Wiecie, obiadek się szykuje, więc musimy wyjść do jakiegoś Maca lub KFC po fast fooda, bo oczywiście muszę przez 24 godziny jeść fast foody. Wiecie, jakie to będzie niezdrowe? Ja będę chyba, bo będę musiał przez milion lat biegać. 24 godziny biegania, albo przez 24 godziny... A dobra, nie wiem, zastanowię się. Marcel! Właśnie zastanawiałem się... Ja miałem telefon, gościu. Właśnie zastanawiałem się, czy to jest dobry pomysł. Mi wypadł prawie. Właśnie zastanawiałem się, czy to jest dobry pomysł. Już tak miałem. Wiem. Zobacz, ta droga przechodzi pod galerią. Ta. Echo! La 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 la. Echo! Echo! O! Teraz jak mam wolny czas, to sobie łapę Pokémony i w ogóle patrzcie to. Za chwilę dokładnie 26 tysięcy muszę zebrać XP i będę miał 30 level. Nareszcie. Wy nie wiecie, jak ja czekałem na tą chwilę, żeby zdobyć 30 level. Jeszcze tylko 20... nie wiem już ile na was, nie wiem. Zapomniałem. Tak mało po prostu mi tego XP brakuje, że... Dobra, słuchajcie. Ja jestem cały czas na tyle, bo te kroksy
chyba nie za dobrze, bo zobaczcie, jakby ja czuję te kamienie, to mnie tak spowalnia, mnie tak bolą te nogi, że to jest szok. Ale jesteś prawie u szczytu. Wiesz, gdzie idziemy? Tutaj, gdzie jest ten? Ten krzyż. O, ławki. Ej, słuchaj, tylko ty do jedzenia nic nie bierzesz? Nie, a deser lodowy mogę? Nie, dzisiaj jesz fast foody cały dzień. Nie możesz nic innego jeść. Bywa, byczku. Ale... Ale jesz fast foody. Nie lubię tego challenge'u. Mam, po prostu cię mówię. Wiecie co, jednak uznaliśmy, że lody to nie będzie jedzenie i że zaliczył to do fast foodów. Tyle było. Za 5 zł tyle, no tyle, troszeczkę więcej. Gdyby mama mi nie zamówiła, to nie dałbym rady po prostu, więc smacznego. To jest jakaś posypka? Ej, nie wiem, nie znam tego smaku. Pyszne, ale w ogóle patrzcie, to jest posypane, to jest... Tak ładnie to wygląda. Szkoda, że nie mam Instagrama. Bardzo dobra. Tak, bita śmietana? Ja lubię bite śmietanie, ja bym mógł stoić takich. A spróbuj z lodem, a jakie są lody? To jest chyba kisowy, bita śmietana, porzeczka. To na pewno truskawkowy. Jak wielokrę. Majnowy. Ja tak mu nie lubię. Bardzo czuć. To musi być chyba cytrynowy, mam nadzieję. Widzicie jak czuć. Cytryna? Malinę też czuć. Mango, geniusz. Nie, to jest cytryna. To jest mango. On chyba tata nie rozróżnia cytryny. A no jednak mango. Mango zdecydowanie. Ale jakie mocne. No właśnie bardzo. To nie jest... I to jeszcze nie jest aż takie drogie. Śmieszne. To jest najlepszy deser, jaki tylko wyjadę. Ja się na przykład boję z tyłu brać telefon. A już to w ogóle on tutaj. A czy to wysyłasz? Wiesz, że. Bez ciemarty? Nie, do uwagi. Słuchaj, młody. Jest godzina która? Dzień, zegarek. 17:55. My będziemy jeść kolację. A ty co będziesz jadł? Fast fooda. Jesteśmy zgubieni. Znaczy ja jestem zgubiony. Gdzie ty jesteś? Ja jestem zgubiony. Dobrze, ty pomyśl nad tym, co masz jeść na kolację. Ja ci proponuję kupić sobie teraz fast fooda na wynos. No nie wiem, podjedziemy po... Nie będziemy podjeżdżać. No to podjedziemy do Maka, bo teraz nie będziemy wchodzić. Ale ładnie to jest. A szkoda, że my tak nie mamy w Fokusie, a Fokus to nasza galeria. Mogę usiąść? No raczej nie. Chciałabym sobie kupić Nintendo Switch, ale niestety tata nie pozwala. No nic, raz się żyje i zobaczyłem. Ogólnie patrzyłem to. Bardzo fajne, to takie Pikachu. To jest takie miejsce, w tym się mieści tyle tych rzeczy. I patrzyłem, że jest właśnie FIFA i ogólnie Pokémon, czyli Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, Pokémon Sword. Jeszcze z Lugią. No, ale niestety trzeba się pogodzić z tym, że nie będzie się miało, więc idziemy. Tak wygląda Nintendo Switch i no niestety tyle kosztuje. Niby mam pieniądze, ale no nic. Słuchaj, jutro na śniadanie wezmę tobie z Maka coś, dobrze? No okej. To teraz weź z KFC. KFC, no. Nie ma longera. Tu jest. Jak to? Tak dziwnie wygląda, to wygląda tutaj jak hamburger, ale dobra. A to będzie na kolację? 6 zł. Dziękujemy bardzo. Do jedzenia. Widzieliście. Słuchajcie, 2000 albo 1000, nie wiem, 1200 brakuje. Tak, 1200, nieważne ile tam już bardzo dokładnie. Ale 1200 XP mi brakuje i co ja bym tutaj mógł zrobić? A mam 19%. A tata mamy powerbanka? Jest. A gdzie? Musimy pójść po wtyczkę, bo mam 19%, to wtedy wyjdziemy na Pokemony teraz szybko. Ale przecież jak mamy wyruszyć na Pokemony bez mojego brzuszka, znaczy bez jedzenia, więc na szczęście tutaj mnie Bismarck uratuje. A co będziesz jadł na śniadanie? Co sobie życzysz? Bo jak wstaniesz, to ci dam, to ci pójdę i kupię. Rano. Wiem, ale zastanawiam się co. Tylko oferta śniadaniowa będzie. Wystarczy, że zrobię jeszcze jedną ewolucję, akurat to będzie Pidgeot. No, coś takiego.
Nie, Pidgeot to będę levelował w Pidgeota i będę miał nareszcie 30 level. Nareszcie! Już jesteśmy w domu, ale nie naszym ogólnie, bo my jesteśmy na wakacjach. I teraz możemy dami się podzielić czym? Burrito? Dziwne, podobna nazwa do burrito. Dobre, to jest bardzo dobre. To powiem. Ale to jest bardzo pieczone, przypieczone. Ale to chyba na tym polega burrito. Ale nie wiem, ale jest dobre. A to, że to właśnie byli burrito od burrito. Muszę sobie przepić tym barkiem. W ogóle nie pić mogę. To jest dużym plusem.